Znaczy tu się, tu jeszcze powiem a propos tego finału, po prostu kwalifikacji. Tak, to był, można powiedzieć, że po liptowskim Mikulaszu, po Mistrzostwach Świata, to było dla mnie takie minimum, gdzie w tym liptowskim jednak nie udało mi się pokazać tego, co bym chciał. I tutaj nie ukrywam, że liczyłem, miałem tą presję z tyłu głowy, żeby jednak wejść do tego finału i później w tym finale popłynąć. Ale naprawdę konkurencja była bardzo wysoka. Poziom był bardzo wysoki, jak o to chodzi. Jednak tu Francuzi, Czesi, naprawdę potęga, jak chodzi o nasze kajaki. I no i po prostu widać po samych osiągnięciach. Aczkolwiek byłem w stanie gdzieś tam zakręcić się koło trzeciego miejsca, nawet z tym przejazdem, tylko punkty karne, które niestety mi się przytrafiły, które moje po prostu dwa błędy największe, które się zdarzyły, jednak przekreśliły tę walkę. I dziewiąte miejsce w ogóle mnie nie satysfakcjonuje, jeżeli o to chodzi. Gdyby to był dobry przejazd, zająłbym gdzieś odległe miejsce, to jeszcze byłbym zadowolony, ale jak chodzi o po prostu błędy, które były, to nie mogę. Nie mogę tego nazwać, że jestem zadowolony z tego, co się stało. Tak, oczywiście, tutaj Hania już od paru lat, odkąd dostała się do kadry, naprawdę pokazuje wysoki poziom i same te wyniki, które miała w tym roku, czyli to wicemistrzostwo świata, złoty medal, teraz mistrzostwa Europy, naprawdę pokazuje, że jest mocną zawodniczką i że trzeba się z nią liczyć. Dla całego składu też jest to, można powiedzieć, duże osiągnięcie i każdy się po prostu cieszy, bo nie oszukujmy się, że jeżeli ktoś z naszych, można powiedzieć, z naszej kajakowej rodziny pojedzie jakiś medal, pojedzie dobry wynik, to jednak to jest budujące dla wszystkich. Oczywiście dla zawodnika, który to miejsce osiągnął, zdobył, aczkolwiek też dla całego składu, podbudowuje to na pewno. Oczywiście, że tak. Tutaj przytoczę znowu Francuzów i Czechów, gdzie oni naprawdę, jeżeli chodzi o cały ich kraj, to mają zawodników multum i torów mają co niemiara. Mają, kurczę, naprawdę na najwyższym poziomie kilka torów. Do tego Czesi też tutaj, blisko nasi sąsiedzi, też naprawdę tych torów mają kilka. I my, będąc tu w samym tym Krakowie, wiadomo, tor jest naprawdę też na wysokim poziomie, dobrym, aczkolwiek brakuje jeszcze jakiegoś odskoku od tego Krakowa, bo nie można też cały czas na jednym torze pływać, bo już to do znudzenia, gdzie Czesi jedziemy obok paręset kilometrów i mamy do wyboru 3-4 tory, które nie są bardzo odległe od siebie i można naprawdę na taki wyjazd jechać i przez parę tygodni opływać tyle torów, że to jest głowa mała i naprawdę dużo większą robotę się zrobi jeżdżąc na większą ilość torów niż będąc w jednym miejscu cały czas.